najpierw Wam pokażę wcześniej, czyli jak wygląda przepływ jogi w powitaniu słońca. Chciałabym pokazać Wam te podstawowe postawy, które są wykonywane, podstawowe asany, które są wykonywane właśnie w tych sekwencjach. Przede wszystkim zaczynamy od pozycji góry. Pokażę Wam, jak ona teraz wygląda. Stajemy na szczycie maty, czyli na samej górze. Nogi całe, stopy przyklejone są do podłoża. Proste nogi są w kolanach sklejone razem od całej długości. Napinamy mocno brzuch, wyciągamy się do góry. I to jest pozycja góry. Pozycja wydłużonej góry. Z wdechem wyciągamy ręce proste daleko do góry i wyciągamy się składając je nad głową. To jest pozycja góry. Wydłużonej góry. Następna pozycja to jest pozycja baby back bend. Odgięcie do tyłu. Robimy wdech i z wdechem wyginamy się do tyłu daleko. Tyle ile możemy. Dwie nogi razem włączone. Patrzymy w górę, otwarta klatka piersiowa. Następna pozycja to jest otwarcie ramion i złożenie ich do tyłu. Razem z pleceniem. Schodzimy barkami do dołu, otwieramy klatkę piersiową do sufitu. To jest przepływ trzech pozycji, które są wykonywane na początku w mojej choreografii powitania słońca. Następnie znów przechodzimy do pozycji wydłużonej góry na chwilę. Wdech i z wdechem powoli schodzimy do dołu, uginamy kolana. Ugięcie do przodu, bend forward. Nie robimy wydłużenie pleców, kładziemy dłonie na piszczele, prostujemy nogi w kolanach. Wyciągamy proste plecy, mocno napinamy brzuch. Po całej długości są wyciągnięte i wyciągnięty kręgosłup na długości stawu biodrowego, patrzymy w podłogę. Następna pozycja jest znowu schodzimy do dołu. Ugięcie przód. Przechodzimy nogami do tyłu, do pozycji plank, którą każdy z nas na pewno dobrze zna. Na początku, początkująca osoba może wykonywać śmiało to na kolanach, zostawiając biodra nisko, nie wysuwamy biodra w ten sposób. Mocno podpięta kość oddolna pod spód, napięty brzuch, dłonie pod markami. Robimy głęboko wdech i z wdechem powoli opadamy, trzymając łokci blisko ciała, niczym krokodyl, bo jest to właśnie pozycja krokodyla. Leżąc na podłodze w pozycji krokodyla, unosimy się najpierw do pierwszej fazy pozycji kobry, czyli baby cobra. My wdech i z wdechem unosimy klatkę piersiową, trzymając łokcie blisko, zostawiamy łokcie ugięte. To jest pozycja baby cobra. Pełna cobra jest, gdy leżymy, wdech i z wdechem odpychamy się mocno, unosimy tułów, klatkę piersiową wypinamy do przodu. Do prostych rąk, nogi pozostają na macie. Kolejna pozycja ciut wyżej, jest to pozycja psa z głową w górze, czyli odrywamy również nogi i trzymamy klatkę piersiową do przodu, patrząc w górę, ramiona łokcia prosto zblokowane. To jest pies z głową w górze, odwrócenie tej pozycji jest to pies z głową w dole. Odpychamy się palcami u stóp. Do góry prowadzimy biodra, ręce są szeroko rozstawione, palce mocno przytwierdzone do podłoża. Głowę chowamy między ramiona, między barki, między uszami. Wysoko brzuch, wysoko biodra, z tyłu proste nogi. Następnie jest ugięcie kolan. Gnamy kolana i przechodzimy jedną nogą do przodu. Jest to lunge, wykrok. Bardzo ważne jest, żeby stopa była pod klatką piersiową, a pięta z kolanem w jednej linii, żeby nie wysuwać kolana w ten sposób, nie zbyt mocno nasilać go na wysiłek. Więc trzymamy kolano w pozycji razem ze stopą. Z tej pozycji robimy skręt i otwarcie klatki piersiowej w kierunku ugiętej nogi, czyli tutaj w tym przypadku do prawej. Podpieramy się lewą ręką, robimy wdech i z wdechem robimy twist, skręt z całego tułowia, przez co otwiera nam się ramię. Z tyłu
tyłu nogę próbujemy trzymać maksymalnie prosto. Wdech, schodzimy do dołu. Następnie dostawiamy nogę. Robiąc wdech, znów przechodzimy tutaj do pozycji wydłużonej góry. Podobnie pokażę Wam, jak klucz powinien wyglądać na lewą stronę. Schodzimy do dołu. Dłonie na piszczele. Wydłużamy plecy, prostujemy nogi. Schodzimy w dół. Można przejść, bądź jeśli jesteś bardzo zaawansowaną osobą, możesz przeskoczyć do tyłu, do pozycji plank. Schodzimy w dół krokodyl. Wypinamy klatkę piersiową do przodu. Baby cobra, cobra, bądź pies z głową w górze. Odwracamy pozycję, czyli przechodzimy do psa z głową w dole. Biodra wysoko do góry, pięt do podłogi, szeroko palce u nóg. Mocno proste plecy, mocno głowa schowana między ramiona. Uginamy obydwa kolana i przenosimy lewą nogę do przodu pod klatkę piersiową. Tuż pod serce. Z tyłu noga jest maksymalnie prosta, ciągniemy biodra w dół. Klatka piersiowa jest wysoko uniesiona. Pamiętaj, pięta razem z kolanem. Robimy wdech i z wydechem opieramy się prawą nogą, prawą ręką i skręcamy się do lewej strony, unosząc tym skrętem ramię. Czyli nie ciągniemy tego otwarcia z barku, tylko otwiera nam się klatka piersiowa do boku i tutaj to unosi nam rękę. Wracamy dłonią do dołu. Dostawiamy nogę. Dech. Pozycja wydłużonej góry. Na tych właśnie pozycjach bazuje przepływ w jodze flow, którą prowadzę. To jest to zestaw nazywany Sun Salutation, czyli powitanie słońca. Jeżeli masz więcej pytań, serdecznie zapraszam.